Cześć, tutaj Damian Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj w zasadzie przypada dzień, kiedy nie piję piwa, nie jem, ale ponieważ dzisiaj wypada świętego Tomasza Apostoła, czyli mojego patrona, którego sobie wybrałem, bo akurat tego Tomasza sobie wybrałem za patrona, to postanowiłem to uczcić takim piwem, które stwierdziłem, że z tych, które zabrałem, będzie najbardziej najlepsze, najciekawsze, największe. A że jeszcze nie jest tak gorąco, właściwie bo to już jest pod wieczór, w zasadzie jest już zachód słońca, tyle, że nie jestem na plaży, to wybrałem piwo z browaru Anderson Valley Double India Pale Ale Hirsch o Hops. Tak wygląda. Anderson Valley ma taki specyficzny w logo niedźwiedzia z rogami. No i co my tutaj mamy? No, że to będzie połączenie kalifornijskich cytrusów i herbatników z nutą świeżego Redwood, to pewnie jest jakiś świerk, czyli z igłami drzewa Redwood, drażniącymi czy witającymi ją twój nos. Wyraźna goryczka i pięknie zbalansowane z takim bogactwem słodowym i długim, rozgrzewającym chmielowym finiszem. Browar Anderson Valley ma bardzo dobre opinie, aczkolwiek ja do tej pory byłem nim nieco rozczarowany, to znaczy nie robił na mnie aż takiego wielkiego wrażenia. Tak wygląda kapsel. Na kapslu podkreślają, że to jest browar zasilany energią słoneczną. I tutaj, nie wiem czy mi się uda, bo pod gumką, która zabezpiecza piwo, kontakt piwa z kapslem, ale jednocześnie zapewnia szczelność, znajdują się jakieś napisy. Rzadko się z tym spotykam. Zwykle to jest tak, że napisy, jeśli są, to są po prostu na tej gumce, ale zobaczymy, bo mnie to zaintrygowało, co też tutaj napisano. Bison, Trison de Pike, Mosher on Bund, Conde de Don Can Cup. A nie wiem, co to ma znaczyć. Poszukam potem, pogooglam ten tekst, czy on się z czymś kojarzy, czy to jest może jakiś wiersz. Bison tree on the pike, mosshead on bond. Aromat głównie karmelowy z lekką nutą chmielową. Barwa ciemnego bursztynu, jasnej miedzi. Bardzo ładny, głęboki kolor. Jest tak wygląda, komplet. Jest idealnie klarowne. Bardzo obfita piana, drobna. Tutaj takie charakterystyczne nuty India Pale Ale, Imperiala właśnie, czyli taka alkoholowość, ale niezbyt taka, no nie jest to spirytus, ale czuć, że tutaj mamy alkohol, że jest sporo tego alkoholu. Do tego mamy chmiel, no i właśnie nuty karmelowe, właśnie to jest takie skojarzenie z likierem chmielowym, tak jakby nalewka z dużą ilością chmielu i właśnie karmelu. Lekko szczypiące bąbelki dwutlenku węgla, ale generalnie piwo jest dobrze nasycone, czyli nisko. Wyraźnie czuć alkoholowość. To jest to, co w aromacie, tak samo tutaj. Dosłownie ma się wrażenie, że jakbym huchnął i podpalił, to by
to by się zapaliło. Ptaki przyrody. A nie, to akurat chyba żaba. Pije się nieźle, rzeczywiście jest to piwo degustacyjne, jest to dobry trunek, żeby coś właśnie uczcić, tak jak na przykład patrona świętego Tomasza. Nie ma wątpliwości, że jest to Imperial India Pale Ale, ale powiem szczerze, moim zdaniem alkohol jest tu mocno wyczuwalny. Przyjemnie oczywiście, ale no w porównaniu do takiego na przykład Imperium Atakuje, w którym alkohol w ogóle nie był wyczuwalny. Owszem, ono było troszkę słodsze, to jest troszkę bardziej, ma trochę niższą pełnię, troszkę bardziej wytrawne jest, co może nie ma tej słodowości tak dużo, co mogłoby maskować ten alkohol. Alkoholu jest 8,7%, czyli nie jest to mało. Nie sprawdziłem sobie niestety, jakie tu chmiele są użyte. W aromacie teraz pojawiają się też takie lekkie nuty utlenienia kartonowe. I to jest właśnie to, co spotykałem w Anderson Valley wcześniej, dlatego, że szukam daty przydatności, ale coś jej tu chyba nie znajdę. To jest właśnie to, że te piwa przyjeżdżają niestety do Europy, a co za tym idzie do Polski, już troszkę zmęczone. No, trochę trwa, zanim takie piwo dopłynie do Polski, potem aż trafi za pośrednictwem chyba piwiarni żywieckiej, jak się nie mylę, z Holandii do Polski, to też trwa. No i to jest ten efekt, że mamy potem taką sytuację, że właśnie te piwa są utlenione często. Piwo jest bardzo dobre, aczkolwiek ma dla mnie wady. Zbyt wysoką zbyt wyczuwalną alkoholowość, lekkie nuty utlenienia i aromat chmielowy, znaczy aromat zdominowany przez takie nuty przypalonego karmelu, a nie przez chmiel. Chmiel jest na drugim planie. Nieźle pijalne, chociaż jest taki ten alkohol, tak jak dobre, szlachetne alkohole typu whisky, koniak, one w taki specyficzny sposób, ja nie jestem miłośnikiem destylatów, ale jakby kojarzę to, że one, jeżeli zostawimy na języku, to one zaczynają tak jakby uwalniać te opary tych wszystkich alkoholi, to z tym jest podobnie, ale mówię, jak dla mnie to alkohol jest zbyt wyraźnie wyczuwalny. A zatem zdrowie wszystkich Tomków, czy Tomaszów, no i do zobaczenia. No oczywiście wy to będziecie oglądać sporo po fakcie, ale tak czy siak zdrowie Tomków, szczególnie Tomka Rogaczewskiego z pracowni piwa, zdrowie Tomka Wójcika z Piwo.org, na pewno kogoś jeszcze ominąłem, ale to tych dwóch mi od razu przyszło na myśl. Wasze zdrowie, Tomasze.